Halo, halo, witam was wszystkich w nowej serii na naszym kanale, która nazywać się będzie Nasz Nowy Dom. W tej serii, jak widzicie po moim stroju, bezpieczeństwo najważniejsze, żeby te klatki jest, będziemy urządzać domek. Mam tu ogromny budynek i pełno przestrzeni do zagospodarowania. Mam zamiar przedstawić wam dużo ciekawych trików, jak zamienić zwykłe minecraftowe bloki na realistyczne meble bez używania żadnych modów. Przypominam i powtarzam, bez używania żadnych modów. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kuchnią. Miłego oglądania. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić was na grupę na Facebooku Świnki Drawiusa, gdzie możecie się podzielić swoimi budowlanymi trikami. Lecimy z odcinkiem. Dobra, stwierdziłem, że w tym miejscu sobie zrobimy kuchnię. To będzie właśnie miejsce, gdzie powstanie nasza super designerska kuchnia. I pierwszym pomysłem, jaki wam tutaj przedstawię, będą po prostu różne przykłady na szafki w naszej kuchni. Więc pierwszy pomysł jest to po prostu beczka. Zobaczcie, beczka naprawdę wygląda jak szafka, no. To wygląda jakby to była po prostu wisząca szafka. Nie oszukujmy się, tu widzicie, macie klameczkę, tu macie po prostu drzwi. Z otwieracie, nawet działa, więc naprawdę to jest super pomysł, żeby używać sobie takiej beczki. Możecie je na przykład ustawić w ten sposób, żeby to były wiszące szafki. Możecie sobie ustawić je w taki sposób. I to już będzie taka bardziej stojąca szafka. Wszystko jest super fajnie, bo to jeszcze możesz jej użyć, możecie się tam coś schować rzeczywiście, więc naprawdę super pomysł na takie szafki. Kolejnym pomysłem na szafki to będą szafki takie bardziej już, no, niefunkcjonalne, ale naprawdę super wyglądające. Zobaczcie sobie, postawimy sobie na przykład w tym miejscu szafki. I teraz tak, stawiamy sobie na te bloki drewna, stawiamy sobie te ramki na przedmioty i w ramkach na przedmioty sobie ustawiamy na przykład trapdory. I patrzcie, to już w tym momencie, jak sobie tak przekręcamy, to już w tym momencie wygląda jak super szafka w kuchni. Ale możemy sobie na przykład dodać tutaj sztandary. Na przykład, patrzcie, sztandary ustawiamy sobie w ten sposób i to już naprawdę wygląda ciekawie. To już jest takie 3D, bardziej wypukłe wszystko tutaj. No, po prostu wygląda to super, tylko problemem jest to, że nie można ich używać, prawda? Ale naprawdę wygląda ciekawie. Dodatkowo możemy też ewentualnie, oj, tutaj zepsułem, możemy użyć zamiast sztandarów, możemy użyć sobie tabliczki. Tabliczki też są ciekawe, wygląda na przykład to w ten sposób. Możecie sobie siebie tutaj kombinować, różne kolory drewna, różne kolory tabliczek, tutaj wszystko można kombinować, wchodzić sobie w mechanizmy. Tu macie naprawdę dużo ciekawych pomysłów, możecie się tutaj pobawić, pozmieniać sobie różne płytki, różne trapdory i no to był nasz pierwszy trik. Innym ciekawym pomysłem na spiżarnie, w których możemy przechowywać jedzenie, będzie na przykład zrobienie takiej spiżarni z ognisk i z beczek. Mianowicie beczki to będzie taki tylnia jakby część szafy, z której też będzie można korzystać. Dajemy sobie tak w ten sposób trapdory. Tutaj robimy raz, tutaj robimy dwa. Tak, tutaj też damy jeszcze jednego, żeby się to zamykało. Robimy tak i tutaj dajemy ogniska, stawiamy sobie ogniska, gasimy te ogniska, żeby nam tutaj się nie świeciło ciągle. Wszystko mamy zgaszone i co? I możemy sobie tutaj ustawić jedzenie, wszystko będzie fajnie na takich półeczkach zrobione. Tutaj damy sobie jeszcze drzwi, oj, się nie zrobiło tak jak chciałem, to zrobimy tak, o. I mamy coś takiego, patrzcie, super spiżarnia, fajnie takie półeczki zrobione, mięso fajnie leży, z tyłu można też schować mięso, żeby to wszystko fajnie wyglądało. No ciekawy design, innym designem na przykład, można na przykład zrobić coś takiego, że zamiast takich zwykłych beczek stojących możemy sobie je postawić w ten sposób, obudować je również trapdorami, o tak, z jednej strony i z drugiej, uwaga, tak w ten sposób. Tutaj damy sobie również drzwi i już mamy taką szafę po prostu. To też wyglądają te obręcze, które są od beczek, wyglądają jak półeczki. Też ciekawy design. Jeszcze innym designem na przechowywanie jedzenia będzie na przykład zwykła lodówka, czyli na przykład, nie wiem, postawimy sobie tutaj blok żelaza albo jakiś inny blok taki po prostu jasny, żeby to wyglądało jak lodówka. Dajemy sobie tutaj dropper. Do dropera możemy wrzucić sobie jedzenie. Stawiamy sobie teraz drzwi w ten sposób od tej strony, żeby o, tak o. I dajemy guzik. I w momencie, jak klikniemy guzik, to jedzonko nam wypada, możemy sobie je tutaj ewentualnie chować dalej i tak dalej. Więc to też jest ciekawy pomysł,
A mówię tutaj o tej lodówce, ponieważ w dalszej części odcinka zobaczycie z nią mechanizm, ciekawy mechanizm, który będzie się łączył razem z piekarnikiem, więc oglądajcie dalej. Teraz przejdziemy sobie do zrobienia zlewu. Zlew możemy zrobić w różnych wariantach. Ja wam pokażę tutaj parę. Przykładem będzie, tutaj może być schodek. Stawiamy sobie schodek, do schodka wlewamy wodę i stawiamy sobie kran. Możemy to zrobić zaczepunelinę. To jest bardzo ciekawy kran, taki fajny, właśnie wygląda na naprawdę realistycznie. Ewentualnie możemy jeszcze postawić sobie tutaj dźwignię. Będzie taki bardziej wystający kran, ale to też jest ciekawa opcja. Inną opcją na zlew nie będzie schodek, a trapdoor. Stawiamy sobie go tutaj. Otwieramy, nalewamy wodę i wygląda to tak samo. Tylko że po prostu ten zlew jest większy, więcej tej wody, bardziej widoczny jest ten zlew. I też możemy ustawić sobie dźwignię, możemy sobie ustawić zaczep na linkę. Trzecim pomysłem będzie ustawienie kociołka. Stawiamy sobie kociołek, również wlewamy sobie do niego wodę i ten sam pomysł, tak? Czyli albo zaczep na linkę, albo dźwignia. Do wyboru. Teraz pokażę wam dwa warianty na stworzenie piekarnika. Pierwszy wariant będzie mniej funkcjonalny, ale będzie naprawdę ciekawie wyglądał, więc pokażę go najpierw. Wygląda w ten sposób, że stawiamy sobie ognisko. Teraz nad ogniskiem blok, żeby postawić wagonik. Niszczymy sobie blok, wagonik spada na dół. Teraz obok wstawiamy żelaznego trapdora, piston i przepychamy trapdora pistonem. Tutaj już widzicie ciekawie wyglądający palnik, to naprawdę wygląda fajnie. Jeszcze tutaj wykończymy sobie to, żeby tak nie wyglądało brzydko w ten sposób i zobaczcie, piekarnik wygląda naprawdę ciekawie. Tutaj ten piston dodaje takiego X-a, który imituje palnik i to naprawdę wygląda naprawdę ciekawie. Innym pomysłem na piekarnik, takim bardziej już funkcjonalnym, będzie postawienie najzwyczajniej w świecie wędzarki. Na wędzarkę stawiamy sobie ramkę na przedmioty i wstawiamy w tą szybę, dzięki czemu wygląda to, jakby to była ta otwierana klapa od piekarnika. Dodatkowo tutaj do góry sobie możemy dać tory, tylko te z czujnikiem, bo to w środku ten czujnik wygląda jak palnik i również wygląda to ciekawie, a jeszcze dodatkowo możemy z niego korzystać, więc to jest ważna funkcja, ponieważ tak jak mówiłem, będziemy piekarnik łączyć razem z lodówką i właśnie zaraz do tego przejdziemy. Zacznijmy od tego, że pod spodem będziemy potrzebowali pomieszczenie 6x5, w którym zawrzemy cały mechanizm. Dobrze, zaczniemy od tego, że musimy postawić tutaj dropery. Dwa do góry i jeden w bok. W ten sposób. To już zrobimy sobie tą lodówkę. I guziczek. Dobra, to już mamy gotowe. Ten nam nie będzie potrzebny. Teraz łączymy sobie hooperami piekarnik razem z lodówką, czyli w ten sposób łączymy. Tutaj jeden idzie od piekarnika w dół, a te wszystkie trzy łączone, są łączone razem ze sobą, razem do tego dropera. Dobrze, to już mamy gotowe. Teraz zajmijmy się zegarem, który będzie napędzał te dropery i pchał jedzenie do góry. Robimy go w ten sposób, że stawiamy sobie komparator i go odpalamy. Tutaj sobie stawiamy repeater i tylko raz go cofamy. I lecimy z redstone'em. Tutaj zegarek już mamy gotowy, tylko potrzebują zasilania, żeby działać. Teraz prowadzimy dalej sobie redstone. W tym miejscu możemy sobie dać repeater i dalej redstone. Tutaj będzie on szedł aż do góry, do dźwigni, którą sobie postawimy w tym miejscu. Tutaj zaś musimy dać sobie w ten sposób redstone i czerwone pochodnie, które będą zasilały każdy dropper po kolei. Aktualnie wygląda to w ten sposób. Musimy tylko dać zasilanie do dźwigni i będzie to już gotowe. Dlatego idziemy sobie tutaj. Dołączamy sobie zasilanie do redstone'a. Możemy sobie nawet tutaj załatać to, ponieważ latarnia i liście nie przerywają tego prądu, więc możemy sobie to zrobić, nawet nie będzie to zbyt widoczne. Wracamy i sprawdzamy, czy działa. Jak widać, już działa. Teraz sprawdźmy, czy przynosi jedzenie.
Wylejemy sobie surowego kurczaka, otworzymy sobie lodóweczkę i sprawdzimy, czy jedzenie zostaje przeniesione. Jak widać, zostaje przeniesione. Pieczony kurczak, mamy już jeden pieczony kurczak w lodówce, dwa pieczone kurczaki w lodówce, więc jak widać, cały mechanizm działa, jest naprawdę bardzo ciekawy mechanizm, no i bardzo przydatny, nie trzeba się zastanawiać, gdzie jest jedzenie, nie trzeba będzie go szukać, tylko zawsze ono będzie w lodówce, wyskakiwało nam do ekwipunku. Dobrze, jeżeli mamy piekarnik, to wypadałoby również mieć też okap, dlatego pokażę wam tutaj parę różnych wariantów, jak to można zrobić. Jest naprawdę dużo różnych stylów, ja wam pokażę tylko parę. Przykładowo możemy używać tutaj sobie tutaj murków i na okop możemy dawać tak, nie wiem, na przykład kociołek. No ale to w ten sposób, możemy sobie dawać żelaznego trapdora, to też wygląda dosyć ciekawie. Możemy używać jakiegokolwiek półbloku, ewentualnie hoopera. Tak naprawdę ogranicza was tutaj tylko wyobraźnia, możecie używać też różnych rodzajów murków, to też będzie wyglądało ciekawie. Tak naprawdę tylko i wyłącznie zależy od stylu waszej kuchni, w jakim stylu, jakie kolory będziecie wybierać. I generalnie to wygląda w taki sposób. Myślę, wydaje, że jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie. Dobrze, na sam koniec zostało nam dodanie jakichś dodatków. Przykładowo możemy sobie zrobić tutaj półeczkę. Pamiętajmy tylko, że trzeba to zrobić tak w ten sposób, żeby to było na tym klocku od góry. Wtedy możemy postawić na nim doniczkę i włożyć na przykład kwiatka. Wtedy już mamy super półeczkę, bardzo ciekawą. Tutaj możemy sobie również postawić jakiegoś kwiatka. Tutaj możemy sobie dodać oświetlenie nad tą, jakby nad tą częścią kuchni. Zrobimy sobie to w ten sposób, że damy sobie tak, tutaj łańcuch sobie damy. I teraz lecimy z półblokami w ten sposób, tak i tak. Tutaj damy sobie dźwignie, które będą trzymały endrody. Endrody fajnie wyglądają, wygląda to naprawdę ciekawie, wygląda to jakby była taka żarówka LED, która jest zawiśnięta nad tym stolikiem, więc to wygląda naprawdę ciekawie. No i tak naprawdę w ten sposób wygląda cała kuchnia. Mam nadzieję, że sprostałem zadaniu. Kuchnia moim zdaniem wygląda naprawdę dobrze. Jeżeli spodobał Ci się materiał, to zostaw łapkę w górę. A jeśli jesteś zainteresowany większą ilością trików budowlanych, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z serii Nasz Nowy Dom. Trzymajcie się, narka!